Jurek Owszak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzień dobry. Powódź, pomoc. Natychmiast, szanowni państwo, ruszamy także my, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z pomocą zarząd Fundacji podjął decyzję, że uruchamiamy sumę 40 milionów złotych na bieżące potrzeby dla tych wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy w kontakcie z Centrum Zarządzania Kryzysowego i jutro o godzinie 9:30 we Wrocławiu spotkamy się na wspólnej konferencji prasowej. Między innymi dziękujemy za zaproszenie jako organizacja pozarządowa. Będziemy mówili o wszystkich tych naszych działach które już uruchomiliśmy. Między innymi zgłosiliśmy się do banku o uruchomienie rachunku bankowego na zbiórkę publiczną. Tę zbiórkę publiczną te pieniądze chcemy. Przeznaczyć na pomoc interwencyjną oraz na e, zakupy, na najpilniejsze zakupy sprzętu i artykułów medycznych. Szanowni Państwo, 40 milionów złotych tylko od naszej organizacji już może pomagać. Ale pamiętajmy o tym, że po powodzie jest ten najtrudniejszy czas ten czas odbudowywania, ten czas, kiedy e, powoli zapominamy o tych momentach grozy, ale trzeba odbudować szpitale, ośrodki zdrowia. Między innymi te pieniądze będą gwarancją u nas, w fundacji. Powtarzam, będą gwarancją, że za pół roku, a może za rok, a może za dwa miesiące, jeżeli tylko będzie można, będziemy ten sprzęt Kupowali, będziemy odtwarzali to wszystko, co w tych szpitalach, w których jest już teraz, a przynajmniej możemy powiedzieć, było dużo naszego sprzętu. Ten sprzęt z powrotem będzie tam pracował. Bardzo wszystkich prosimy o pomoc. Dziękujemy wszystkim organizacjom, które włączyły się do pomocy, wszystkim służbom mundurowym, wszystkim wolontariuszom, którzy na miejscu tak niesamowicie ciężko i ofiarnie pracują. A tym wszystkim, którzy czekają na pomoc, możemy powiedzieć tu z tego miejsca nie tylko my, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale cała Polska będzie pomagała tak długo, jak będzie potrzeba. Trzymajcie się dziennie, jesteśmy wszyscy razem z Wami.